Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Admiros, a przed wami kolejny odcinek z Robloxa. Dzisiaj gramy znów w Magnet Simulator i prawdopodobnie dzisiaj właśnie kończymy ten tryb. Tak więc zabierajmy się za robotę, wy zostawcie łapkę w górę, tak, taką łapencję w górę. Bardzo was o to proszę, abyście tą łapeczkę zostawili, będzie mi miło na pewno, jak ją zostawicie, a jak nie zostawicie, to będzie mi smutno, więc chyba warto zostawić, co nie? No, ja też bym zostawił na waszym miejscu. Dobrze, tak więc słuchajcie, no co, dzisiaj będziemy kończyć ten tryb, nie zostało nam już tutaj dużo do roboty. Na pewno dzisiaj odblokujemy sobie krainę za 40 milionów, a pierwsze co zrobimy teraz, to po prostu nazbieramy monety, czyli pyk, 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 sprzedamy je, dostaniemy 3 miliony za to i pójdziemy sobie tutaj. I to jest Wanted Product, Magnet Island, to jest wyspa, chyba. Dobra, kupmy to, nie wiem, czy to jest wyspa, czy nie, kupiłem coś takiego. I co mi to dało? Want to see something cool? Kupiłem to, no i nic nie dostałem. Co my tu mamy? Pakpaki. Okej. Tu mamy zablokowane trochę. Coming soon. Ej, będą robić update'y do tego trybu. Aha, bo nie wszystkie sobie kupiłem. Tu jest ich jeszcze więcej. Więc ciekawe. No i co, kupiłem to? O, teleportowało mnie. Super, jestem na wyspie. To jest moja prywatna wyspa. Ej, to jest taki VIP trochę chyba, wiecie? Prywatna wyspa, na której jest mnóstwo, mnóstwo monet. Bardzo fajnie. 3 milionki. Dobrze, słuchajcie, potrzebujemy lepszego plecaka. Mamy 27 milionów, więc przydałoby się coś lepszego kupić. Mamy taki plecak, mamy taki. Za 24 miliony. Dobra, biorę go. Ile on ma pojemności? 1 750 000. Wow. Okej, to już jest wow, to już jest naprawdę wow, wow, wow. I to jest naprawdę duża pojemność. Dobra, pójdźmy sobie jeszcze na tą wyspę. Spróbujemy teraz uzbierać te 40 milionów. Na razie tutaj sobie pozbieram, bo się nazbierało tutaj dużo monet. Spróbujemy te 40 milionów uzbierać. Nie wiem, czy się uda. Znaczy uda się, co nie? No to jestem pewien. Ale czy tutaj dokładnie na tej wyspie, czy będziemy w stanie tutaj tylko zbierać monety i czy to się będzie opłacało? Się respią, okej, ale tak troszkę wolno, bym powiedział. No, tak trochę wolno, ale to są naprawdę drogie monety, kurczę. Mam rozkminę, czy warto to robić. Wiecie co, wrócimy po prostu tutaj. Wrócimy sobie i pozbieramy tutaj, bo tu się bardziej opłaca. Jest więcej krain, więc ta wyspa za 75 robuxów. No niby spoko, ale jednak czegoś w niej brakuje, takie jakby była większa, co nie? Byśmy mogli więcej tych monet nazbierać, a tak to tak średnio, co nie? Więc bardziej się opłaca przyjść tutaj i po prostu pozbierać trochę tu, pójść do innej krainy, znowu trochę pozbierać i znowu do innej krainy i znowu trochę pozbierać. Tak jak widzę tutaj właśnie większość osób robi. Co prawda jest trochę mniej kasy za monety, ale i tak się opłaca. I tak się opłaca, bo tych monet jest więcej, więc i tak czy siak wychodzimy na plus. Tak tutaj moim zdaniem. Zwłaszcza na tej pierwszej krainie tutaj. Ona była chyba za 5000. To się naprawdę... Ta kraina się opłaca, co nie? Dobra, mamy prawie uzbierane 500 000. Więc dość ciekawie. Ciekawe, czy uda mi się tutaj dozbierać do 40 milionów tak za jednym zamachem. Może być ciężko, może być ciężko. Zbierajmy może tak na początek do 500 000 w sumie. Żeby było nam łatwiej. I zobaczymy, ile za to dostanę hajsiwa, co nie? Na pewno kilka milionów, to jestem pewien, to jestem pewien. W ogóle jeszcze chyba jedno jajko muszę otworzyć, żeby zdobyć tego legendarnego zwierzaka. No, chyba by się przydało, tak mi się wydaje. Dobra, mamy 500 000, super. Ile za to dostanę? No pewnie tak z 4, z 6, z 8 może? Może 8 nawet milionów powinienem dostać. 20! Łopanie! Ej, to zaraz będę w stanie już sobie kupić te jajko za 50 milionów. Na to wychodzi. Dobra. Póki co. Mamy kilka epickich jajek. Z tyle powiedzmy. Zwierzaki już się pewnie dodały. Tak obstawiam. Dobra, super. Są nowe zwierzaki. Bardzo fajnie. Cyk. Ktoś sobie bardzo ładnie jesteśmy w stanie obzbierać to wszystko. To jest na pewno na plus. Dobra. Zobaczmy, co nam dropło. Ty nam dropnąłeś. Dobra, Polar Bear. Miałem jakiegoś Polar Beara, Lava Beara. Któregoś z tych miałem czerwonych. Lisa miałem. Tak jest, lisa.
My sobie założymy tutaj 5 mam tych golden, ok. 52. Ten jest chyba lepszy trochę. Dobra, mamy 5 na 5. No teraz już tylko opłaca się otwierać te najdroższe jajka, więc spróbujemy uzbierać te 40 milionów. Ale jeżeli chodzi o jajka, to uzbieramy te 40 milionów dopiero jak kupimy sobie tą krainę. Przepraszam, za jajko jest za 50 milionów, więc uzbieramy sobie te 50 milionów dopiero wtedy, jak odblokujemy sobie krainę za 40 milionów. Bo że te liczby są już zbyt ogromne i mi się tutaj wszystko plącze. Dobra, łapiemy kolejne monety. Tu jest ich naprawdę dużo. Więc jak uzbieram 1 750 tysięcy, to na upartego powinno to być wystarczająco, żeby sobie kupić kolejną krainę. A nawet nie, wystarczy, że 500 000 uzbieram, bo w końcu mam 19 milionów kasy, więc 500 000 mi w zupełności wystarczy, żeby odblokować sobie kolejną krainę, więc bardzo fajnie. Bardzo fajnie, bardzo szybko to leci, to mi się podoba. Trybik jest, nie ma co ukrywać, dobrze zrobiony. No ja tutaj oceniam go, myślę, że spokojnie 8 na 10, bo naprawdę mi się podoba. I tu możemy pójść sobie kilka jakichś dodatkowych monet zgarnąć. Tu już się odnowiły. Możemy pójść tu, bo tutaj też się odnowiły. Tu jest ich w ogóle najwięcej ze wszystkich krain, więc tu się najbardziej opłaca przychodzić. Spoko. Tutaj nie ma, ewentualnie w sumie do tej nowej krainy mógłbym pójść, ale teleport, loading. Nie wiem, czy się tak to opłaca. No dobra, spróbujmy. Ja sobie lecę tutaj. Jakieś taktyczne monety zbieram. Cyk, cyk, cyk. I nowa kraina. Ej, w sumie nawet szybko mnie teleportowało. Nawet szybko. Cyk, i wychodzimy. No nie ma tragedii. Myślałem, że ten loading był dłuższy. Tak się za pierwszym razem wydawał na taki troszeczkę dłuższy. Dobra, mamy już prawie odpowiednią ilość. Hajsiwa. Cyk. Teraz tutaj. Pięknie. 24 miliony. Mamy 44 miliony, więc ja już sobie tutaj idę do nowej krainy, do jakiejś lodowej za 40 milionków. Cyk, odblokowana. I tutaj już naprawdę dostajemy grube ilości monet. I tu już jest, to miejsce jest najbardziej opłacalne. Zobaczcie, po 1200. Ja już mam 130-140 tysięcy. I jest to dość duża plansza, więc monety bardzo szybko się odnawiają. Więc wychodzimy nawet tutaj na plus. Nawet na plus nie opłaca się stąd wychodzić. jaka dobra miejscówka. Dobra, więc na pewno sobie uzbieramy teraz na troszeczkę jajek. One są po 50 milionów te jajka, więc tutaj będę musiał trochę nazbierać. Ale ważne jest to, że wystarczy, że się będę przemieszczał po tej krainie i na pewno mi się to zwróci. Dobra, na razie uzbieramy na jedno, co nie? Na spokojnie, na jedno jajko, które nas na pewno zboostuje w jakiś sposób tutaj. I zobaczymy. W ogóle chyba już tutaj nie ma więcej krain, więc też twórcy będą musieli tutaj troszeczkę nad tymi krainami popracować. I zobaczymy co nie, jak im pójdzie. Czy dadzą radę jakieś nowe dodać, czy ten tryb umrze, czy też nie. To mnie ciekawi. Dobra, mamy 500 000 już, szybko to idzie. Zresztą monet jest tutaj bardzo dużo, bardzo szybko się respią. Też na plus. A, jakaś to jest jakaś, nie wiem, jaskinia albo jakaś grota. Właściwie nie, no tak mi przypomina tutaj chociażby z początku, jak się tutaj wejdzie, jak taką, jakby to miała być taka jaskinia, o, tak jak się spojrzymy. To okazuje się, że nie, to jest po prostu taki plac, tak go nazwę, placem po prostu. Dobra, zbieramy kolejne monety. Pięknie, idzie nam całkiem spoko. Ja tutaj nie będę narzekał, prawie mamy 1 000 000 uzbierany i chyba ten 1 000 000 mi powinien wystarczyć, chociaż nie. Troszkę więcej jak 1 000 000, zresztą zobaczymy. Nie muszę tutaj wcale siedzieć w tej krainie, mogę sobie pójść tutaj. Trochę mniej dostanę monet, ale też w miarę szybko. W sensie monety mają mniejszą wartość, ale jest ich więcej. Więc no, jest okej, tak uważam. Jest okej. Tutaj też sobie dozbieramy. No i prawie 1 000 000 mamy. Dobra, zobaczymy, bo też zwierzaki mam. Zwierzaka mam lepszego. 39 milionów, okej, no to jeszcze nam trochę brakuje. Mamy 44, więc no jeszcze trochę hajsu potrzebujemy, żeby tutaj te ostatnie jajko najdroższe za 50 milionów w końcu kupić. Tutaj też dostajemy sporo. Cyk. I wychodzimy. Pięknie, halo, zderzyłem się z choinką. Przepraszam, nie tak miało być. Dobra, super. Zbieramy sobie monety do końca. To są naprawdę fajne tryby w Robloxie, bo one dają dużo satysfakcji, jak się w nie gra, a nie na przykład takiego
denerwowania się, że no znowu muszę farmić i muszę tutaj robić to milion lat, co nie? Nie, tutaj na spokojnie, bardzo fajnie, bardzo szybko możemy sobie dozbierać, czerpać z tego trybu przyjemność, więc jak najbardziej tutaj mi się podoba ten tryb. Dobra, rozbierajmy jeszcze tutaj z tej planszy monety. Świetnie, 300 tysięcy. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Szybko to tutaj leci. Teraz może tutaj. Super. Dobra, mam 400 tysięcy, chyba już powinno być mnie stać na jajko. Tak jest, a nawet 17 milionów. Dobra, więc kupujemy najdroższe jajko mityczne. Niestety tylko jedno, no bo wiecie, no mnie nie stać. I co to jest? Mityczny Magnetite Wolf. Jakiś mityczny, magnetyczny Wolf. Equip. I uwaga, 150 daje. Wow. Dobra, zobaczymy ile teraz za zwykłe monety dostaję. Około 500 dostawałem. 419, chyba się nie wyekwipował. Nie? Tak czy nie? Nie, no jest, dobra. A nie, po 720, okej, aktywował się. Już się wystraszyłem, że coś się popsuło. Za te dostajemy też po 700. Ciekawe ile dostajemy za tamte z najnowszej krainy, co nie? Z tej lodowej. Może być ciekawe, to jeszcze szybciej będziemy tutaj. Po 1400. No w sumie aż tak dużo nie dostajemy. Liczyłem, że na jakieś większe kwoty. Ale na pewno będziemy w stanie sobie teraz kupić jakiś lepszy magnes, to jestem pewien. 5 na 5, dobrze jest, jest wszystko dobrze, więc dziwne, jakoś tutaj nie dostałem jakiegoś super zastrzyku monet, powiedzmy. A? Teraz tutaj pójdziemy, o tutaj, tak jest, to jest to miejsce. Się dużo dostaje monetek. Tara, ta, ta, tara. Super. Pięknie, no kurde, nie ma co narzekać. Very nice, bym powiedział, very nice. A? Pół miliona, dobra, jak myślicie, myślicie, że wystarczy? Już tak się zastanawiam, na jakiś lepszy magnes z wyższej półki, tak go nazwijmy, magnes z wyższej półki. Dobra, 7. Halo, kto mnie przewrócił? Co to miało być? Gdzie? Halo? O co chodzi? No nie, upadłem jak gdyby nigdy nic. Tak o. Dobra, 600 tysięcy, sprzedajmy to wszystko. Jeszcze możemy sobie... Dobra, jeszcze tutaj pójdę, bo tutaj jest bardzo dużo, a szkoda mi ich tych wszystkich monet. Ewentualnie, wiecie co? Tak się zastanawiam, może ten 24, 12. Nie no, ten jest zdecydowanie lepszy, więc ja nie wiem, co tu się wydarzyło. Dobra, cyk. 30 milionów, super. Więc mamy 41 milionów i mogę sobie już tutaj jakiś lepszy magnes kupić. Kto wie, czy czasem nie najlepszy. 7, 12, 16, 60 milionów jest. 125, 250, 600 i tam już są biliony. Super, kupmy sobie ten za 27. Kurczę, ten za 60 kusi, wiecie. Nie, on tylko range'em się różni, więc tego sobie możemy... Tego kupić, tak? Razy 4. No, tylko range'em się różni, ale i tak jesteśmy o kilka poziomów dalej teraz. Mimo wszystko. O, no patrzcie, teraz to... Ja po prostu przebiegam przez krainę i łapię wszystko. Dosłownie wszystko. Teraz mamy taki zasięg. Pięknie, no nice. Rewelacja. Dobra. Pięknie, i monety też się nam tutaj fajnie podbiły. Więc jest dobrze, co nie? No i co, no wszystkie krainy odblokowaliśmy. Co prawda wszystkich rzeczy tutaj nie zakupiłem, ale myślę, że zaraz sobie to chyba zrobimy, co nie? Tak myślę, że... Chociaż nie, to już są biliony, więc pewnie jak dodadzą nowe krainy, to wtedy do tego trybu wrócę i będę starał się tutaj jakieś kolejne rzeczy wykupić, bo to nie ma sensu tutaj grać, jak już nie ma nowych krain, nie ma co odkrywać i się chodzi tylko po tych samych. No dobra, jeszcze chwilę sobie pogramy. Pozbieramy te monety wszystkie tutaj. Być może już będziemy prawie stać na kolejny magnes, tak na upartego. Jakby dobrze to policzyć, co nie?
Tu jest właśnie, jak mógłbym zapomnieć o tym miejscu? Przecież tutaj zapomniałem o lodowym miejscu, na którym najwięcej się zdobywa monet. Dobra, 1,2 miliona. Spróbujemy do 1,75, czyli prawie do 2 milionów dozbierać. I myślę, że przy 2 milionach już powinienem dostać bardzo dużą ilość kasy. Jak 100 milionów, jakbym dostał, to bym mógł sobie kupić dwa jajka kolejne, więc jeszcze w ogóle jeszcze czterech potrzebuję tak swoją drogą. Więc też całkiem niezły wynik. Bo te zwierzaki też bardzo tutaj dużo nam boostów dają, z których warto korzystać. Dobra, 1 700 000. I ostatnie monetki, uwaga. Full. Gdzie dostanę? 77 milionów, dobra, no to w sumie jeszcze tylko 9 milionów i kupuję sobie dwa jajka. No i elo, co nie? I cyk, bardzo szybko będziemy tutaj w stanie sobie jeszcze bardziej się fajniej tutaj podboostować. Dobrze. Zbieramy monetki. Cyk. Nice. Okej, teraz weźmy sobie tutaj. To już wystarczy na 9 milionów, takie mam wrażenie. 5 milionów to nie jest dużo. Spróbujmy. Spróbujmy to sprzedać i zobaczymy. 20 dostałem nawet. Dobra, nie było tematu, co nie? Dobra, i kupujemy dwa najdroższe jajka po 50 milionów. Mityczne. Dobra. One w ogóle powinny mieć inny kolor, ale tutaj twórcy chyba coś im się popsuło, co nie? Takie mam wrażenie. Dobra, dwa mityczne zwierzaki. Super. Możemy już jakiegoś tutaj tego odłożyć na przykład. Jeszcze jednego tego. I możemy sobie założyć krystalicznego foksa oraz drugiego wilka. No i mamy 5 na 5. Pięknie. 1600 teraz za te dostaję, więc no zobaczcie, co tu się dzieje. No ja po prostu jeszcze szybciej to wszystko zbieramy. No po prostu ja nie mogę. No coś pięknego. Ten tryb daje bardzo dużo satysfakcji. Więc polecam naprawdę w niego sobie pograć, jak ktoś jeszcze z was nie grał. No i przywaliłem w kaktusa. No i oczywiście wiadomo, no nie ma co. Jest to dość krótki tryb, więc też taki po prostu do przejścia. Więc takie tryby też bardzo lubię i bardzo szanuję. No bo nie ma co ukrywać, jak jest tryb nie do przejścia, to wtedy się człowiek denerwuje i takie, ile muszę jeszcze grać, ile. A tutaj szybko kilka godzin jesteśmy w stanie go bez większych problemów ukończyć. Dobra, łapiemy monety. 1 300 000. Super. Dobra, pójdźmy tutaj. Tutaj bardzo szybko można wypełnić swój plecak. 77 milionów. Dobra, ej, mogę już sobie kupić lepszy plecak? Albo magnes? Chyba magnes mogę na pewno kupić. 5, 7. Ten za 60. O, tak. Boom. No ma troszkę wyższy range. Razy 4 i dopiero ten następny za 600 milionów jest razy 5. Szok, naprawdę szok. Dobra. Wow. Patrzcie, co tu się dzieje. Moje zwierzaki nie nadążają. Po 2300 monet stąd dostaję. A stąd? Też 2300. Jejku, i tak, to i tak jest. I tak jest bardzo dużo monet. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ja już tutaj wymiatam na tym trybie, jak nie wiem co. No więc muszą twórcy dodać nowe krainy, jeżeli chcą, żeby ich tryb tutaj pożył jeszcze troszkę. Jak to się zawsze tutaj mówi. Po 2200. Pięknie. Chodźmy do tej lodowej krainy. Tu powinno się jeszcze więcej dostawać. Po 3000. Spoko. Patrzcie, już prawie uzbieraliśmy 1 750 000. Zobaczymy, ile w ogóle z tym 1 750 000 teraz dostanę, bo to już jest naprawdę, to są takie liczby. Później już będą biliony, więc myślę, że jak wejdą biliony, to dopiero jak wyjdzie update, to będę grał. Wtedy po prostu na tych bilionach sobie polecimy. 1,6, 1,7 full. I 77 milionów. Wow. Okej, wiecie co? Ja sobie kupię jeszcze dwa jajka. Czemu by nie? Czemu by nie, co nie? Kurde. Sobie wyekwipujemy wszystkie mityczne zwierzaki. Będzie fajnie. Teraz zobaczymy. Tu już mam ten, jeszcze dużo nie zostało do odblokowania. Dobra. Weźmy sobie tego. Któreś miałem wyekwipowane, co nie? Nie jest pokazane, które mam, a które nie mam. Trochę smutno. Pyk. 5. Dobra.
po 2000. Pięknie, a tutaj 2600. A zobaczmy na tej najdroższej krainie, ile dostanę. O 3500, 3900. Wow. Jeszcze szybciej zapełnię ten plecak, patrzcie, co tu się dzieje. Nie no, Magnet Simulator naprawdę, naprawdę polecam każdemu. Dosłownie ile? W 15 sekund nazbierałem 33 miliony. Pięknie. Dobra, słuchajcie kochani, w tym miejscu sobie będziemy kończyć ten odcinek. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tego trybu, dajcie znać łapkami oczywiście i komentarzami. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. To tyle, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!